Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Kontynuujemy temat związany z rzeźbieniem, czyli tak zwany Sculpt Mode. Chciałem powiedzieć w tym tutorialu kilka słów na temat prostych opcji, które można ustawić, aby tryb rzeźbienia był troszeczkę bardziej wydajny. Tryb rzeźbienia dostępny jest dla każdego mesza, który znajduje się w trybie rzeźbienia, a więc przestawiam się teraz w ten tryb. Mam już dostępny panel z opcjami i to, co chciałem opowiedzieć dzisiaj, to jest ten malutki subpanel o nazwie Options. Mamy tutaj kilka rzeczy, które są dosyć proste do wyjaśnienia i proste do zrozumienia. Po pierwsze, podczas rzeźbienia możemy zablokować zmianę położenia wierzchołków, która zachodzi w którejś z osi. Teraz mamy takie guziki X, Y, Z. Jeżeli wcisnę na przykład przycisk X, w tym momencie zablokuję przesunięcia w osi X dowolnego wierzchołka, którego będę chciał porzeźbić trochę, więc widać, że mogę spokojnie, smerając po nim, rzeźbić tak, aby on przeszedł w górę na osi Y, aby się rozsuwał, natomiast na osi X dostaje cały czas dokładnie te same położenia. To dlatego, że przesunięcia w osi X są zablokowane. Oczywiście, jeżeli zablokuję wszystkie możliwe osie, to rzeźbienia w ogóle nie będę mógł zrobić, no i to jest chyba dość oczywiste. Natomiast przydaje się tego typu blokada do takich sytuacji, w których chcemy na przykład podwyższyć lub też rozciągnąć w pionie naszą bryłę. Przykładowo teraz zablokowałem osie X, znaczy oś Z, no i teraz będę tę bryłę rozszerzał. Jeżeli zrobię odwrotnie, to moja bryła będzie mogła tylko i wyłącznie rosnąć. Każdy wierzchołek pozostanie na płaszczyźnie X, Y w tym samym miejscu. Tak to działa. Mamy także możliwość, oczywiście wyłączę to teraz, mamy możliwość wykorzystania także przy kolejnej opcji mocy procesorów wielordzeniowych. Jeżeli mamy procesor przynajmniej dwurdzeniowy, to można rzeźbić, że tak powiem, nie tylko w jednym wątku, ale w wielu. I za pomocą checkboxa Threaded Sculpt możemy włączyć opcję używania wielu rdzeni jednocześnie. Przyspiesza to oczywiście sam proces rzeźbienia. Następnie mamy opcję Fast Navigate. Fast Navigate obecnie nie działa, dlatego jeżeli przesuwam swój rzeźbiony kształt, to on zachowuje identyczny wygląd. Natomiast jeżeli włączę sobie Fast Navigate, w tym momencie jest dokładnie to samo, ale można pokazać, kiedy będzie różnica. Otóż z tą opcją chodzi o to, że opcja pozwala obracać scenę w zmniejszonej rozdzielczości w przypadku naszej bryły. Jeżeli dodam sobie Multi Resolution, wprowadzę kilka rozcięć, powiedzmy 5, to jest tak sporo, to w tym momencie podczas przesuwania dostaję obraz o niższej rozdzielczości. Jest to rozdzielczość dużo niższa i dlatego przesuwa się szybciej, jest mniej ścian do narysowania. Można korzystać z tego przełącznika wtedy, kiedy mamy bardzo skomplikowaną geometrię. Następna opcja to jest Show Brush. Powoduje ona, że na ekranie, tam gdzie jest kursor myszy, jest rysowana również obwódka. Jeżeli korzystam z tekstury, to jest także rysowana tekstura. Jeżeli ta obwódka lub tekstura w podglądzie przeszkadza podczas rzeźbieniu, nie wiem jak to powiedzieć, sorry, to w tym momencie mogę wyłączyć pokazywanie takiego pędzla i wtedy rzeźbię zupełnie bez niego. Myszka wtedy jakby mniej przeszkadza, no i wydaje się to troszeczkę wygodniejsza opcja. Mamy także jeszcze jedną opcję, która nazywa się Use Deform Only. Chodzi tutaj o to, że ta opcja pozwala wymusić na trybie rzeźbienia używanie jedynie takich modyfikatorów, które deformują geometrię mesza. Na przykład tutaj mam geometrię, która pochodzi od sześcianu. Jeżeli usunę multiresa, wyjdę z trybu takiego jak Object Mode i dodam sobie Subsurf, na przykład na poziomie 2, to wtedy tego typu modyfikator dodaje mi geometrię. Na przykład teraz mam 96 wierzchołków, 98, przepraszam. Jeżeli dodam jeszcze jeden podział, będę miał tych wierzchołków 386, a więc dodaje się do obiektu nowa geometria. W przypadku tego modyfikatora akurat on jest całkowicie niekompatybilny z multiresem. Proszę zobaczyć, jeżeli dodam multi resolution, to w tym momencie jest niby jeszcze wszystko ok, ale jak włączę sobie tryb rzeźbienia, pojawia się ostrzeżenie, że to jest niewspierane w trybie rzeźbienia. Jeżeli spróbuję sobie przesunąć subsurfa do góry, to w tym momencie pojawia się błąd. No i okazuje się, że tryb rzeźbienia może działać tylko i wyłącznie na rzeczywistych, surowych danych pochodzących z siatki mesza. Wrzucę na razie tego subsurfa. Ale oprócz tego, że mamy tego typu modyfikatory jak subsurf, mamy także modyfikatory, które generują geometrię. Jest ich całkiem sporo. Omówiłem je w osobnych tutorialach. Możemy mieć na przykład taki modyfikator jak bevel. On dodaje geometrię poprzez rozcięcie krawędzi. W tym momencie, jeżeli będziemy chcieli rzeźbić, to możemy wymusić, aby używać tylko oryginalnej bryły, a nie tego, co dostaje z modyfikatora. No i mam nadzieję, że to jest teraz widoczne. Ostatnie dwie opcje, które są w panelu opcji,
To opcja taka jak Unified Settings, czy też Unified Settings, czyli takie ustawienia jakby zunifikowane, zintegrowane. Mamy obecnie zaznaczony size, co oznacza, że teraz rozmiar pędzla będzie ustawiony dla wszystkich narzędzi bez różnicy. Czyli jeżeli zrobię sobie taki malutki promień, to jest size, widać tutaj radius się zmniejszył, to każdy pędzel będzie miał właśnie taki promień. Ok, tak to wygląda. No i teraz każdy pędzel jest identyczny tak naprawdę co do rozmiaru. Jeżeli włączę dodatkowo jeszcze siłę pędzla zunifikowaną, to w tym momencie również siła każdego pędzla będzie identyczna. Na przykład brush, który wybrałem, może mieć siłę 1. W tym momencie będzie oczywiście wpływał jakoś tam na obiekt, ale jeżeli wybiorę sobie jakiś inny pędzel, to jego siła również będzie 1. Jeżeli obie te opcje wyłączę, będę mógł ustawić sobie niezależnie ustawienia każdego z pędzli. Na przykład tutaj damy radius 200, siła 1, czyli taki dosyć mocny pędzel, a obok klej będzie miał radius 35, czyli promień, i siła 0,5. Także niezależnie każdy pędzel może mieć swoje własne ustawienia. Tak to działa. No i to są wszystkie opcje, które można w tym panelu zobaczyć. Mam nadzieję, że ich zastosowanie jest zrozumiałe. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.